Cześć, witajcie na moim kanale. Wychodzimy na miasto w Krynica Morska. Tak mieszkamy. Znaczy tak. Tak, to jest nasz pensjonat. Lena, bardzo polecam. Super. I co? Idziemy. Dzisiaj pogoda taka trochę nie teges. Od rana padało. W tej chwili jest 17 stopni. Słoneczko się przebija. Może coś z tego wyjdzie. A my teraz wybieramy się na obiadek. Dzisiaj taki luzacki dzień. Idziemy na obiadek. Nawet na słoneczku przyjemnie. No i idziemy na sobie nad zalewem. Nie widać cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jadą rowerami. Cześć! No cześć. No ja się przywitałam. Widać cię? Tak. Widać. Nawet nie, ja nie widzę. Cześć. Cześć. No. Idziemy do Krynicy. Idziemy sprawdzić paragony grozy. Dzień dobry. Paragony grozy idziemy. Dzisiaj przeczytałem w tym na internecie, że przyjechał jakiś gościu z żoną do Krynicy Morskiej i byli na rybce i frytki, ryba, dwa piwa, surówki i 160 zł zapłacili. Matko Boska. Pan nie potrafi po polsku czytać ze zrozumieniem? Tragedia. No to jest typowy paragon grozy. No przecież każdy widzi, gdzie wchodzi, ile co kosztuje. Czym nie stać, czym jej nie stać. No i to nie, my blisko do placu zabaw. To jest jakieś nieporozumienie normalnie. No ale tak już jest. Jesteśmy my. Byliśmy wczoraj? Polacy. No. Słucham? Byliśmy wczoraj w Gdańsku. Spotkaliśmy się z Magdą. No. Z ciocią. Ja to nie była ciocia, ale pozwoliła nam. Przyszywana ciocia, nie? No. Iście ją za... I nam dała takie... Zagadalibyście. Zagadali. Tak, i się zmiała. Tak? Ale słuchajcie to... Fajna, nie? Tak. 3 godziny tak szybko zleciało, ale no. Spędziliśmy czas śmiechem. Śmiechem czas spędziliśmy, tak? Tak, to śmieliśmy. No. Dobra. O, tak sobie idziemy. I damy obok siebie. Zalew. A po drugiej stronie mamy plecy. Tu idzie mama. Tu idzie Kinga. Tu Karolek. A tam plac zabaw i boisko i Karolek rżnie w piłkę tu. Musowa godzina, jak przychodzimy, to trzeba iść na piłkę. Będziesz miał zajęcie o godzinie 18. No, zajęcie będę miał o 18. Zobacz, masz buty. I my mamy tam nasz dom. No. Zobacz, jakie masz czubki. No. Tu jest zalew. Tak to wygląda. Pięciolatek gra. Dzisiaj chmurzyska, ale słońce się przebija. Ale jest pora obiadowa, bo wszyscy idą do miasta. Tak, o. Tam wszyscy idą. My też idziemy. Dzisiaj taki dzień lajtowy. Jutro pójdziemy na plażę. Motylek. Yeah.
No. No i sobie idziemy tą... Co to jest? Ścieżka. Nad zalewem, fajnie mija czas. Szybko to leci. Trochę mamy tam z 1,5 kilometra, chyba nawet więcej, może 2. A rowery jeżdżą zamiast drzewa no. No, tu jest ten plac zabaw. Przychodzimy zawsze wieczorem, żeby jeszcze na godzinę, półtora, żeby się wyszaleli do końca już. Wczoraj ja padłem z Gdańska. Bardzo fajny zalew. Zabaw, plac zabaw, nie zalew, Jezu. Tu jest zalew. Ale ile? W 2019 był otwarty? No to już są tam uszkodzone. A my wczoraj w Gdańsku jedliśmy deser i tata jadł deser i niechcący zamiast A zrobił dobra, no, dobra to było. Aha, no było tak. No, na lody dmuchałem, tata. Nie? Zamiast otworzył buzię, to tata jakby nie wiadał. Nie, jakby ziemniaki były gorące czy coś. Aha, no tak. Pomyłka, przyzwyczajenie. Tak to wygląda. A my idziemy dalej. Będziemy się łączyć później. Doszliśmy już do centrum Krynicy. Tu takie wigwany stoją, indiańskie chyba. Jak źle mówię, to mnie poprawcie. No, takie widzicie, na zalewie. Można sobie pochodzić. Kutry stoją. Coś i idziemy na jedzonko. Spróbujemy, jakie tam jest są dania. Jeszcze po drodze drapeczki wymienię. Bo jak byliśmy tam, gdzie miny golf, to ziemniaki nie były doprawione. Nie były doprawione, nie? Były ugotowane na sol. A jak wczoraj byliśmy w były niedobre, jedzenie było. No. Ale byliśmy w restauracji które też w Gdańsku były... i było bardzo dobre jedzenie, nie? Tak, ale przed wczoraj jeszcze byliśmy w takiej restauracji, które były też ziemniaki z wolą, ale przyprawione były no. I doprawione. Przyprawione, a tam były niedoprawione. Ale powiem przyprawione i doprawione. Tak sobie. Zobaczcie jakie siatki. Siatki, tak. Ryby. Różne te. Też kotwice. Pewnie łowią, kotwice. Bywa? Jakieś flagi. Najtańsza ryba w mieście. Jesteśmy pusty. Surowa i wędzona i już się zbliżamy. Co? Mama mi wyciągnęła kartkę. Kartkę, dobrze. Mama najważniejsza rzecz w dzisiejszym. Tak, mama wyciągnęła kartkę. Bo mi przeszkadzała. Przeszkadzała, dobrze. No. Tak to wygląda. Jeszcze jak wczoraj byliśmy w Gdańsku. No. To my opowiadaliśmy, ja razem z Karolem opowiadaliśmy, ma gdzie śmieszne takie kawały. Kawały. No. Nie powiem, ale pachnie rybą. Ale rybą śmierdzi. To masz Można kupić świeżą rybę. O Boże. Ale... O tu, proszę bardzo. Można no. Pogadać. Tak. Zaraz idziemy. Ale rybą. Na obiad. Dalej. Nie mogą mówić, bo to jest niegrzeczne. Plac zabaw. Wszyscy na razie się nie da mówić, bo my tam mogą Nie, bo mnie to trochę ratuje. Idziemy dalej. Jesteśmy na głównej drodze. Cześć. Gdańskiej. No. Jak będziecie tutaj, to można kupić gier, no. Który zagrać. Już na obiady my już tu byliśmy. Mhm. Tym obiadem.
Rabarbar, to byliśmy, pierwszy film, bardzo dobre jedzenie. To tu jest toaleta. Tu proszę bardzo. Czekaj. Tu toaleta jest tam. Ceny takie. Ja muszę zobaczyć. Jak ktoś ma do toalety, to można pożyczyć klucz i tam iść. No. To bardzo dobre gofry. Kawa super. Gdzieś te dziewczyny sprzedawał, nie wiem, do czego już obejść. No. Nie? Te dwie. Proszę bardzo, tam są te kołacze. Kołacze? No, kołacze. Pójdziemy na kołacze. Hau, hau, hau. Piesek szczeka. Hau, hau, hau. To jest główna taka droga gdańska w Krynicy. My idziemy dalej. Zapachy, zapachy. O, chlebki. Fajna chleba. Bardzo pysznie. Teraz tu kupujemy chlebek. Może dzisiaj kupimy jeszcze jeden. O, jest gęś. Gęsi robią furorę. W Karpaczu byliśmy, też były te gęsi. Zostaw. 35 zł taka mała gęś. A duża? To jest gęś pipa. Ta co w internecie szaleje ta. Tu są książki. No już kilka tam spadła. Basiu. Dobra, i widzimy się później. Najlepsze lody na Mierzei. Zobaczcie ceny. To jest drogo, sami ocencie. Tylko 12. Kolejne stoisko, takie ceny. Czy to jest drogo? Nie sądzę. Gałka 7 zł. Nie, wcale nie jest tak, że myślę, że jak na te czasy to nie jest tak źle. Było. Się bawią. Ludzie trochę jest na lodach. A my idziemy dalej. Zobaczymy co tu jeszcze się tam wesołe miasteczko oddali. Tutaj gier tego wszystkiego to jest jakaś masakra. To jest najlepsze, automat zręcznościowy. No. To jest najlepsze. Tu. Albo to.
wygraj. Co? Nie mam. Koniec. Nie będziemy w to grać, bo to jest dziadostwo. No właśnie. No. Tak, po co marnować pieniądze, nie? Dobrze mówisz. Chcesz zagrać, wrzuć monetę. No, chcesz zagrać, wrzuć monetę, nie? No tak. I tak rzeźbią, nie? A może mam troszeczkę, nie wiem. No, ty tam już piłka już jest. Dobra. Idziemy się za moment. Następne. Smażalnie ryb, pizzy, lody, gofry. Co tylko. Ale my idziemy dalej. A jeszcze pójdziemy z takiego statku na Sprotki. Z powrotem jedną porcję albo dwie sobie weźmiemy. Bardzo fajne sproteczki pieczone. Tu właśnie na tym statku tam. Widać w oddali, nie wiem, czy to będzie widać. O, jest historia tego statku. Tu macie historię tego statku. Hoga. Można sobie przeczytać. My sobie może kto, no, kto chce zatrzymać. Tutaj byliśmy na... Właśnie. To jest proteczki chrupiące z protki. To jest rewelacja. I na to właśnie pójdziemy. Na pewno. I tak ten statek to wygląda. Można wejść, zamówić sobie, szproteczki są super, polecamy. Ten jest Koga, ten statek tam się wchodzi, tutaj jest też taras. Bardzo fajna restauracja. Dobrze, a my idziemy dalej. Smażalnia Okoń, kraina lodów, zapiekanki. Tutaj Basia, urwisy, koło. Trochę ludzi przybyło dzisiaj, widać, ale ruch kaczka pipa nad morzem jest no. Tańsza niż w górach. Kaczka pipa. Gęś, nie. Aha, kaczka, ojej, gęś, wiek. Gęś pipa. W górach była za 100 metrów, idziesz za blisko drogi. No. Fajnie. Była za 100 zł, tak? No. A tutaj nawet trafiliśmy, że była duża za 75. Tak. Mówię, w górach jest zawsze drożej. No, tu mamy całe te. Zalew, tu można sobie przejść, promenady takie różne, sobie pochodzić, tam wesołe miasteczko, kasę ciągnie, że hej, no ale jesteśmy na wakacjach i nie ma co, wiecie. Dobra, idziemy dalej. O, jest Krynica i są Dziczyzna. Dzików tu jest multum. Biegają cały czas. Podchodzą pod pensjonaty. Takie są fajne dziki. Nasze dwa dziki też siedzą na dzikach. Pomachać. Ok. Schodzimy. Fajne pomniki, dzików tu pełno. A Basia stoi tu. Tam jest port jachtowy. W ogóle się nazywa port jachtowy. No. I tam potem startują te statki do Pamborka. Tu są różne wyroby, w tych budkach wyroby rzemieślnicze, jakieś tam chleby, pajdy, piwa rzemieślnicze różne. Idziemy tam? Także fajna sprawa. O, tak to wygląda. Scena jeszcze jest? Scena jeszcze jest, to dzisiaj będzie się coś działo może, bo wczoraj nie było. Czy przedwczoraj. Scena? Tak, nie było. Dzisiaj jest to, coś będzie się działo. Zobaczymy. Tak to wygląda. Idziemy dalej. No i teraz idziemy właśnie do restauracji. Karczma. Krynicka. Ulica Portowa. Bardzo fajna karczma. Super jedzenie, super obsługa. Nie wiem, może pokażę, jak da radę. To jest właśnie tu, o. Tu
jest tego wszystkiego pełno. Ale ciepło. Idziemy na obiadek. Zobaczymy, co tam dzisiaj sobie zamówimy. Ale ogólnie to jest super. Teraz się rozłączam. Spytam się, czy można nagrywać, bo nie wiem, nie wiem. Bo w sumie nie życzę niektórych, nie? Wiadomo. Zobaczymy. Właśnie tu jest o karczma krynicka. O. Jesteśmy właśnie w karczmie krynickiej. Tak to wygląda. Karta dań. No to zobaczcie, co tam sobie znajdziecie. Super. Taki jest wystrój. Motocykl stoi. Marek. Pęno. Dobry. Także zaraz będziemy zamawiać. Mamy menu. I zobaczymy, co nam przyniosą. Zaraz się połączymy. Właśnie przyszła przystaweczka. Pyszny smalec. Tak wygląda ogóreczek i chlebek. Wypiekany tutaj. Tak. Jest bardzo pyszny. Normalnie to jest... Rajtas. Do tego... Do dzieci. Pozwolenie na kole. Pozwolenie dzisiaj na kole, bo wakacje. Niech sobie mają. My mamy piwko. A tu jest smalczyk. No muszę już zjeść. No po prostu. Chwila. Dzieci już zostały rosły bardzo szybko. Razem z tym praktycznie. Mieszka nawet tutaj widzę, że jest, nie? No. Tak. Inusia, jak tam? Spróbujcie rosół. Idealnie doprawiony jest. Dobry? No spróbuj, spróbuj. Jedz, jedz. Kinusia, jak tam rosół? Primo? No, to jest dobrze. Najważniejsze, że wam smakuje. Primo. Aprilis. Aprilis. Teraz spróbujemy. Tak? Ale jeszcze nigdy nie widziałem, że mięso jest w rasole. No widzisz? Nigdy. Nie, jeszcze jak teraz jasno nakręcimy. Coś tam mięso. Nie, ten smal trzeba kupić. Ten smalczyk jest pyszny. Ten smalec i tutaj jest jeszcze chleb wypiekany tutaj. Ja próbowałem i jest... Rewelacja. Jak to jest w ogóle zrobione? Normalnie rewelacja. Trzeba kupić i do domu. Jest tak przyprawiony, nie potrzebuje nawet soli, niczego. To jest rewelacja. Rosło to samo. Będziecie to do miejsca sobie na to. Naprawdę, smacznie i bardzo tutaj panie też... Mięso też jest bardzo pyszne. Szybko obsługuje. Obsługa szybka, tak? Tak, szybko, szybko. To jest przystawka. Ale sobie zabawę. O, Basia teraz je smalczyk, a ogóreczka trzeba spróbować. Ogórek pyszny, milion na milion. No, ostatnio kawałek wszystkie ogórki te są osolne. A co, ogórek jest tym? Ale tak samo przyprawiony jest. No. Mało solny. Ja to mówię, ten smalec to jest ogórka nawet. Jest bardzo dobry. Dziękuję. Proszę o to bukiet. Teraz jest odwrotnie. Teraz tata i mama ma, a ja bardzo pyszne. Już wiem, że są dobre, bo jadłem. Ja też. Naprawdę wyglądają. Jest duża porcja. Możecie zobaczyć. Zresztą sami zobaczycie, jak jest stale. Ja ostatnio ziemniaczone. Bardzo dobre też. Ze śmietaną, pyszne. O, Kinusia je? Karolek je. Ej, sami zobaczycie, jaki będzie talerz. Pusty, tak? Ale schabowego. Aha. Taki gdzieś. Taki będzie. Wielki, nie? Aha, dobra. Zobaczymy. No. Już jest danie główne. Tak to wygląda. Schabowy.
ziemniaki i rukola. Chyba to jest rukola, nie? Sałatka z rukolą, sałatą, rzepkiewka. Coś takiego bardzo ładnie wygląda. Do tego jeszcze tutaj właśnie ten bukiet. Masia ma ten pierś kurczaka, złocista, z ziemniaczkami też. Bardzo fajnie. I ile czekaliśmy? 10 minut? Za wszystkim. Naprawdę obsługa super, rewelacja. No. Szybko rozprawa. Ale to ten smalczyk to chyba wezmę na wynos. Dobrze, próbujemy. Próbuj. No to daj, próbuj, ty pierwszy. Próbujemy schabowego. Tamten był nieprzyprawiony, ziemniaki w ogóle... Totalnie, no. Jest bardzo smaczny. Jest przyprawiony, czuć sól, pieprz. Wiem, że nie potrzeba nic. Naprawdę super. Ziemniaki. Tak samo. Doprawione? Tak. Na ostatnim, gdzie byliśmy, tam to jest widok. Bar widok. Daj spróbować, to się wydaje. Ja wiem, że ty mi teraz zjesz to, nie? Kinga zje to co? Dobrze. Daj. Czy one są pasane? No. No. Tu jeszcze mamy też. Mam, dostaliśmy więcej, więcej sztućców dostaliśmy. Dobra. Teraz mama. Kinusia mi zjadła już ziemniaki, Rosół jedzą, a może ja zjem. Rosół jest ziemniaki, wiadomo, no, no, przez to ten. Spróbuj i podziel się opinią. Przede wszystkim jest przyprawione. Nie ma dużo panierki, tylko jest dużo mięsa. No. Bardzo dobre. No właśnie, mówię, że o, można to zobaczyć. Jest bardzo super. Kotlet bardzo super. Doprawiony. Rewelacja. Próbuję kotleta. Tak? Będziesz jeść też kotleta? Nie? No tak właśnie wzięliśmy, że wzięliśmy sobie porcję. Próbuję. I to, bo tak nam będą jeść. O. Tata, mogę dodać słowo? No. I aż brak słów. Aż brak słów. Naprawdę nie polecamy. Polecamy ten. Jak flaki zemniaczane. Bar, restauracja, nie? To jest karczma. Karczma Krynicka. Naprawdę jest super. Tak, ten kotlet smakuje jakby placek zemniaczany. No to super. Będziesz jadł też tutaj ze mną? Nie. Nie. To co rosół jest. Aha, to jest. Dobra, to jemy. Połączymy się później. Talerze puste. Basia dojaduje ostatnie kęsy. Tu już kelnerki zabrały. U mnie też wszystko zjedzone. Stało piwko tylko i cola. Basia już odgryza. Naprawdę smaczne. To sobie weźmiemy na wynos, smaczyk. Jest bardzo pyszny, jeszcze zjem wieczorem. Sklepki. Ja nie? Nawet w ogóle ani jednego łyka nie dam kolicie. No. Dobra. Dobra. Widzimy się później. I dostaliśmy rachunek. Otwieramy. 165. 165 ile? 5. 165 zł. Uuu, ale growa. Rosół, wiejska. Ludzie mówią o tych paragonów growek, to już szlagier. Proszę bardzo, nie ma telefonu. No dobrze, no ale nie kładź mi tutaj, bo chcę pokazać paragon. O, tyle kosztowało wszystko. Rosół, 2 razy 32 zł. Kotlet schabowy po chłopsku 39, pierś z kurczaka w panierce 44, kola 24 i warka w stron 26. Łączna kwota do zapłaty 165 zł. I jak na to, co my tu zjedliśmy, napiliśmy się, to jest bardzo, nie jest cena wygórowana.
nie jest żaden paragon grozy. To jest zwykły paragon. Gdzie się wieść, to wiadomo, trzeba wiedzieć, co się kupuje, ile co kosztuje. Super. Także na jedzeni idziemy dalej. Teraz atrakcje dla dzieci. Tak, mogę? I trakcje dla dzieci teraz i zobaczymy. No, Karol się wie już do zapłaty. Dobrze, no Karolek. Dobra, widzimy się już na zakończeniu, czy tam coś może wrzucę. Zobaczymy, jak to będzie. Idziemy teraz z dziećmi na plac zabaw. To jest numer telefonu, Kinga mi tu daje. O, no. I tu jeszcze na drugą stronę. Tak, na drugą stronę i tu możecie sobie pokoje wynająć. Ja też tutaj znajdę magiczne kieszonce, proszę bardzo. O, zostali po lizaczku. Chciałam ten smalec kupić, ale my chyba na najlepiej go kupimy, jak pojedziemy do domu. To go tam otworzymy i będziemy pojeść. Jasne. A to powiedzmy jeszcze przyjdą, my przyjdziemy jeszcze, tak, już jesteśmy dzisiaj drugi raz, także przyjdziemy jeszcze do torku. Jesteśmy. Bardzo miła obsługa. Do torku, no. Bardzo jeszcze tyle byliśmy w Gdańsku, na wycieczkę, bo tutaj pogoda była też nie za bardzo, nie? Ja ze strefy już tam byłam. No, to też pewnie nie wiem, bo dała strasznie. Zostałeś wizaczka, tak? Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia. Również. Bardzo miła obsługa. Teraz zaczynamy zabawę. Idziemy dalej. Mijamy się, idziemy do... No teraz was opuszczę. I wychodzimy po jedzonku. Już gdzieś uciekli. Także polecamy karczma Krynicka. Idziemy teraz na atrakcję dla dzieci. Masia już tam, o, coś tam oglądają. Brzuszki pełne, najedzone, także można iść się bawić dalej. O, miecze Jedi, inne sprawy. Sprawa wieczy? Gęsiory, pipy. Mudełko, które jest marszutynowe mudełko, 12 zł. Takie coś. Lecimy dalej. Teraz Karol. Jadą w sykopce. Mama nie chce grać, ale zagra ze mną. Mama gra z Kingą. Rywalizacja kobiet. Jest, Kinga wygrywa. Jest. Jest, mama wyrównała. No i tak się bawimy. No i tu jest szarlotka z bitą śmietaną, truskaweczki. Jesteśmy właśnie na tym statku. Jakbym to nie widział. O. Deser dla Kinusi, tak? Tak.
Tak, taki. To tu jest, wszystko tu jest. Deser z owocami, lody. Deser z owocami, lody i te inne sprawy. No nasze szprotki idą też. Nasze szprotki też. Dziękuję. Tą śmietanę mam zjeść, tak? Bo jej nie chcesz. I szproteczki. O. Szprotki. Gdzie są lody? Kropiące szprotki, no bardzo pyszne są. 20 sztuk. Także po złotówce jedna. Ale opłaca się naprawdę, jest super. Mój ulubiony owoc tu jest, banan. Twój ulubiony owoc? Aha. Mama je, co jesz? Śmietany, bo Karol nie lubi śmietany. O, tu siedzi nabrąbany znowu. Bo śmietany, no szalotkę zjesz, nie? No. A my jemy frykasy. Proszę, łyżka. Proszę, daj. Próbujecie szprotkę? O. Za chwilkę. Pyszne? Tak, 20 sztuk jest tych szprotek. A to jest do jedzenia? Mięta, mhm. A ja tego nie będę jeść mięty. Dobrze, to ja to zjem. Ja nie lubię mięty. O, Karolek już jest. No, deser, szarlotka oczywiście. Znaczy jabłecznik. Próbuj, mama. Sprotę. No, bardzo dobre. Ale kwaśnik. Te szprotki to całkiem inaczej są prawie, że się kupuje takie rybne. One są świeże takie. Tak, no to jest co innego, nie? Mhm. Ale dobrze. Ej, teraz próbuję to. Tam jest ten właśnie plac zabaw. Tu jest burczy brzuszek. Następna restauracja, a my jesteśmy na statku. Bo szprotek. Bożeczko. Kogo? No. No. No, dobre? Pyszne. No, dobrze. O, a tu się zajada Karolek. O, 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 dobra. Smakują? Pyszne. Pyszna? To jeszcze można. To jeszcze, dalej. Możesz sobie widelczyk wziąć jak chcesz. Będzie łatwiej może, co? Nie, bo chcę mieć na szaszłyku. O, i szproteczka idzie i ams. Dobra, nie? Całkiem inny smak niż takie jak no. Się wykupuje w rybnym sklepie. A tu jest to, o. Tu szarlotka, tu jest to. Tam nie ma nic innego, tylko szarlotka. No. Nie? Pyszne. Polecam to. Polecasz rybki? Szprotki, nie? No, bardzo pyszne są. Jedz, jedz. A Karolek też. Borówkę będziesz jeść? Będziesz jadł? Wszystko w temacie. Idziemy dalej. Teraz przyszedł czas na kołacze. No. Dobre? Dobre. Tak. Jedzą te kołacze i jedzą. Wasia tu se rozmawia. Czyli tam do góry jeszcze pani gdzie mówi, że tam gdzie byliśmy w tej karczmie Krynickiej, no. To jeszcze jest Bałtycka. Bałtycka. Tak? Bałtycka. Kawałek wyżej i też jest dobre jedzenie. O, proszę, jak jedzą kołacie. Trzeba już wejść pod górkę. To tam my mamy, to tam. Chodzenie nie ma problemu. Śnieżkę zdobywali, mieli 4 lata w tym roku, w maju śnieżkę. A najlepsze wam powiem jest tu, o. O nie, nie wiem, czy to można wrzucić, nie? Ten spis. Ja nie wiem, czy to się nada, czy nie będzie. Co nie nada? Co zablokowane będzie? Co? A co nie? Wolność słowa jest. No właśnie. Podobno jest wolność słowa. Elastyczność. Panu panu konto, to pan zobaczy. Elastyczność przepisów jest zawrotna. Już mi ostatnio usunęli, także. Zobaczymy, jak będzie. A to widzisz, to ta Bałtycka. Bałtycka? Pójdziemy na Bałtycką.
proszę, proszę. Na Bałtycką, czyli tam, gdzie byliśmy i jeszcze wyżej, panie mili, troszkę pod górkę. No to pójdziemy spróbować. No, też i tak. Pieca. Jeszcze jest do góry. Czekają jeszcze za jednym kołaczem. Bo panie mili... Aha, tu mamy tam szliśmy koło tego parku. No, kawkę można tu kupić za 8 zł, 7, 9. Karo tu wali. No. Dobra. No. Polecamy kołacze, bardzo dobre. Bardzo dobre kołacze. Tutaj. Takie coś. Jeżeli ktoś będzie w Krynicy, może zajść sobie na kołacze, bo są bardzo pyszne. Polecamy. No i już wracamy do domku. Z drugiego kołacza zostało tyle. Mniejsze pół. Jeden poszedł już. Znaczy osobiście bym sobie wzięła z cynamonem, ale... O, pycha. Kołacze dobre. Zjedzone. I wracamy. Idziemy na kawę do domu. Idziemy na kawkę. A potem mam zajęcia. A potem co? Potem mamy zajęcia. Potem mamy zajęcie, idziemy na boisko. Mama w piłkę, a mama z Kingą na huśtawkach i trampolinach, siłowniach i tych innych różnych tego tamtego. Oczywiście mama. Na placu. No, nie widzimy się na placu, bo już kończę, bo już za długo ten film będzie trwał. Także tak wygląda w Krynicy życie. My chodzimy do tych miejsc, bo są sprawdzone. Jedzenie dobre. Dowiedzieliśmy dzisiaj o jeszcze jednej knajpie. No, może pójdziemy. Jutro plaża. Dzisiaj zakupiłem jeszcze sobie ekstra linię i co tą mega linię. Ja nie wiem, ja nie byłam. Za 20 i za 10. Za 3 dychy i świnkę. Te 2 złote, co tam wygrałem, miałem u Magdy. 32 złote, to wziąłem ekstra linię i mega linię i świnkę, ale w śwince nic nie było. Także może w tych liniach coś zobaczę. Nagram, czy nie nagram, nie wiem. Zobaczę, jak to będzie. Ale jak coś będzie, to wam powiem, czy było, czy nie, jak nie nagram. Dobra. Idziemy z powrotem. Trasą, wieje trochę. Spacerkiem. Spacerkiem na kawkę. Wzdłuż zalewu. Kinga fikołki robi. I to co? Trzymajcie się, pozdrawiam. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało. Subskrypcję. I co, widzimy się już na drapaniu chyba. Chyba, bo nie wiem, co to jeszcze będzie. Dalej, fikołka jeszcze, zrób, poczekaj. O, gwiazdę robi już, dobrze jest. O. Dobra. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego. Cześć. Cześć.